Tekst mój poświęciłam rodzicom współczesnych dzieci. Opieram się w nim na badaniach, raportach, ale także badaniach własnych, w ramach których zrealizowano wywiady z dorosłymi użytkownikami internetu. I staram się w tym tekście zmierzyć z tezą, że rodzice gorzej radzą sobie w świecie nowych technologii niż ich dzieci. Respondenci w moich badaniach sami często wyrażali taką opinię, a także wyniki badań, raportów wskazują, że poziom kompetencji medialnych maleje z wiekiem. To znaczy im starsi respondenci, tym niższy mają poziom tych kompetencji. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że badanie kompetencji medialnych nie jest łatwe i w zasadzie bada się tylko te kompetencje, dla których badaczom udało się stworzyć narzędzia pomiaru. Natomiast analiza chociażby istniejących w Polsce katalogów kompetencji medialnych pokazuje, że kompetencje te mają bardzo rozbudowaną strukturę i właściwie satysfakcjonujące, funkcjonalne, bezpieczne korzystanie z internetu opiera się na takich zasobach jak mądrość, krytycyzm, umiejętność budowania relacji, umiejętność podtrzymywania relacji, dojrzałość i zasoby te z całą pewnością rosną z wiekiem. Inna kwestia jest, czy istnieje poziom kompetencji, który gwarantuje właściwe korzystanie z nowych technologii. W moim tekście pokazuję stan środowiska medialnego, zwracając uwagę na mechanizmy dezinformacji, manipulacji, które istnieją w tym środowisku i pokazuje, że obcowanie z nowymi technologiami, zwłaszcza obcowanie od wczesnego dzieciństwa, powoduje, że te mechanizmy albo są dla użytkowników niewidoczne, albo mają wobec nich bardzo niski poziom krytycyzmu. Dlatego też aktualny pozostaje postulat budowania systemu edukacji medialnej od bardzo wczesnego okresu i często edukatorzy medialni, pedagodzy mediów zwracają dzisiaj uwagę, że żyjemy w czasach, w których to rodzice, wychowawcy, nauczyciele powinni uczyć się korzystania z nowych technologii od dzieci. Natomiast myślę i mam nadzieję, że mój tekst daje argumenty za tą tezą, że w dalszym ciągu rodzice, dorośli mają wiele do zaoferowania w tym względzie swoim dzieciom i młodzieży.